Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy na temat puryfikacji. Po rozdaniu Komunii Świętej, a przed modlitwą po Komunii, następuje obrzęd puryfikacji, czyli oczyszczenia naczyń liturgicznych. Obrzęd ten sprawuje się na boku ołtarza lub na kredensie i może to uczynić główny celebrans, koncelebrans, diakon usługujący bądź akolita ustanowiony. Do tego obrzędu używa się zarówno wody, jak i wina. Natomiast kielich i patenę wycieramy wewnętrzną stroną puryfikatorza. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za lajkowanie, subskrybowanie, komentowanie oraz poświęcony czas. Szczęść Boże i do zobaczenia.